Siemano moi drodzy, mam dzisiaj dla Was nowości w kosmetyczce, ale pomyślałam, że trochę tutaj zakręcimy i dzisiaj zrobimy to w innej formie, może będzie to dla Was w jakiś sposób ciekawe. Tak sobie pomyślałam, że mogę Wam pokazać, po pierwsze Wam opowiem, jakie jest moje pierwsze wrażenie o tych kosmetykach, a po drugie pokażę Wam, jakich używałam po raz pierwszy. Poprosiłam Michała, żeby mi trochę pomógł i ponagrywałam te moje, wiecie, takie pierwsze reakcje, jak nakładałam właśnie te kosmetyki. I teraz ja nigdy nie robię w ten sposób, że mam na przykład całą linię produktów i dzisiaj od razu używam wszystkich tych rzeczy. Dla mnie to nie ma trochę sensu, bo nie będę wiedziała, jeśli mnie coś uczuli, to nie będę wiedziała co, a jeśli coś zadziała, to nie będę wiedziała, które rzeczy jak działają, więc ja robię w ten sposób, że jak mam sporo nowych kosmetyków, to testuję je na przykład na przestrzeni kilkunastu tygodni, bo zacznę sobie z jednym, poużywam go jakiś czas, zobaczę, czy on mi się sprawdza, czy nie i tak dalej, i tak dalej. I moja rutyna pozostaje taka sama i po prostu od czasu do czasu wprowadzam nowe produkty. I dzisiaj Wam będę opowiadać, nie wiem, czy wspomniałam na początku, o kosmetykach marki So Bioetic. To nie jest jakaś specjalna nowość, w sensie ta marka u mnie, bo ja je używam, nie wiem, za 2-3 lata może, może nawet trochę dalej. Na pewno widzieliście u mnie taki mega kryjący krem BB, na pewno widzieliście płyn micelarny, który uważam, że jest lepszy od Bioderma, i na pewno widzieliście jakiś żel pod prysznic, parę jeszcze innych kosmetyków też się przewijało. Dzisiaj mam produkty, ponieważ wiecie, że ja uwielbiam aloes, to dzisiaj mam kosmetyki z aloesem, lojalnie uprzedzam, jeśli ktoś ma uczulenie, to dzisiaj nie będzie nic dla Was niestety, bo cała ta linia, którą Wam teraz pokażę, to są właśnie kosmetyki na bazie aloesu. To się nazywa, marka, tak jak mówiłam, nazywa się So Bioetic, a ta linia nazywa się Hydra Aloe Vera. I teraz pokażę Wam po prostu w tej kolejności, w jakiej ich używałam i opowiem Wam, jakie jest moje pierwsze wrażenie. Tak jak zawsze wspominam, w nowościach w kosmetyczce to nie są pełne recenzje. To nie jest tak, że ja używałam tego kosmetyku przez kilka miesięcy i teraz Wam mogę powiedzieć, jakie są takie moje, wiecie, finalne myśli. Tylko to jest moje pierwsze wrażenie. No to zaczynamy. Pierwszy mam na tapecie płyn micelarny. To jest płyn micelarny z aloesem. Mi się wydaje, że ja miałam kiedyś sobie inny płyn micelarny. Taki, nie, właśnie nie pamiętam, czy z żółtym, czy z niebieskim korkiem. W każdym razie pamiętam, że był bardzo dobry, ale to już było bardzo dawno temu i pomyślałam, że dzisiaj właśnie sprawdzę. Na tę okoliczność, nawet oto testu, byłam dzisiaj w Rossmanie i kupiłam płatki kosmetyczne zwykłe. Mam też płatek kosmetyczny Konjac, także zrobimy sobie z jednej strony jednym, z jednej z drugim i zobaczymy, jak to tam wygląda. Nie pamiętam, wiecie, ja już tak dawno nie robiłam demakijażu płynem micelarnym, już nie pamiętam, ile się tego używa. Dobra, zaczniemy może od makijażu oczu. No, na tym konjaku to już czuję, że bardzo duża ilość, albo może inaczej, jest dużo bardziej wydajny. Ja zawsze tak chwileczkę masuję, tutaj gdzie są rzęsy, żeby nie pocierać bez sensu, tylko dać temu produktowi czas, żeby rozpuścił makijaż. Rozpuścił. Jest tak samo obrzydliwie, jeden i drugi płatek. Dzisiaj był cały dzień przy komputerze, także to jest idealny czas, żeby sprawdzić moje podrażnione oczy, czy przypadkiem nie będzie mi coś tam szczypało. Nie mam najmniejszego problemu jak na razie. Jeszcze spróbujemy, czy sobie poradzi z brwią. A patrzcie, kurczę, na tym konjaku chyba jest bardziej skuteczny jednak demakijaż. Mam takie wrażenie. Albo mi się wydaje, albo po prostu się odzwyczaiłam od zwykłych płatków. No w każdym razie tak, by ten pomady do brwi z Inglota zmył bez najmniejszego problemu. Podkład mineralny to wiadomo, ja teraz to odwrócę, nie będę tutaj nalewać więcej produktu i spróbuję zmyć pomadkę. Może jestem w stanie to zrobić na raz. Jestem, bez problemu. To była pomadka z MAC-a i pod spodem tam były dwie konturówki i na wierzchu był jakiś błyszczyk, także no całkiem ładnie sobie to dało radę. Spoko, nie mam żadnego szczypania, żadnego pieczenia, nie szczypią mnie oczy, zmyło elegancko tutaj makijaż, czy sobie dokończę mycie reszty twarzy, zetrę po prostu ten podkład i jakiś tam, wiecie, róż, takie inne rzeczy. I umyję twarz drugi raz już normalnym produktem, bo nigdy nie pozostawiam, nigdy nie robię tak, że robię tylko demakijaż, że zmyję sobie płynem i to już jest koniec mycia, tylko teraz umyję normalnie twarz i zobaczymy się jutro wieczorem przy następnym demakijażu. Nadal uważam, że bardzo skutecznie zmywa, nie podrażnia mi oczu, co no, po tej operacji laserowej korekcji wzroku dosyć jest dla mnie istotne, żeby te produkty nie podrażniały oczu. Zmywa bardzo dobrze produkty długotrwałe. Z płynnymi pomadkami jest tak, że trzeba nałożyć trochę olejku jakiegoś i wtedy zmyć tym i to schodzi. Sam ten płyn micelarny nie daje rady z takimi super zastygającymi. Sprawdzałam na tych z Golden Rose. Jeśli chodzi o zmywanie makijażu twarzy, to on radzi sobie idealnie i z bronzerem, i z
i z jakimś pudrem, z podkładem mineralnym, z różem i tak dalej, więc to wszystko ładnie zmywa. Nie mam żadnego szczypania, żadnego pieczenia, skóra nie jest czerwona, także pod tym kątem mogę jak najbardziej polecić. Teraz wiem, że jest zima i dużo osób ma problemy z używaniem wody do demakijażu. Ja też to przerabiałam jakiś, jak miałam taką mega, mega wrażliwą skórę, jeszcze wtedy trochę leków musiałam przyjmować, jakoś nie wiem, z 7 może lat temu, może troszeczkę wcześniej. To był taki czas, że nie mogłam zmywać twarzy wodą i używałam tylko produktów takich jak właśnie mleczko. Najpierw zmywałam twarz mleczkiem, potem zmywałam twarz płynem micelarnym, potem tonikiem. I to musiało mi wystarczyć, bo nie byłam w stanie nakładać wody na twarz codziennie. To myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Albo po prostu, jeśli lubicie płyny micelarne, to jak najbardziej ten mogę polecić. I z przyjemnością zużyję do końca tą butelkę. Dobra, dzisiaj mam podejście do mleczka, do demakijażu. Jak wiecie, ja nie lubię takich produktów i nie przypadam za używaniem ich na waciku, więc stwierdziłam, że użyję go w taki sposób, jak bardzo wiele osób mi polecało i też ja tak próbowałam parę razy, że wezmę i zastosuję to jako produkt do demakijażu, tak jak balsam mający, czyli rozprowadzę na skórze, postaram się tu rozpuścić, zobaczymy, jak on sobie poradzi, a dzisiaj mam tak, no... rzeczowo, powiedzmy, nie żałowałam sobie dzisiaj makijażu. Zobaczymy, czy on to zmyje i część zmyję konjakiem, a część zmyję palcami. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Jeszcze jest nienaruszony, on się nazywa Hydro Aloe Vera, mleczko do makijażu. I nigdy nie wiem, w którą stronę ta pompka działa. Zawsze się boję, że ją ułamie albo ona przestanie. O, dobra. Myślę, że tyle będzie dobrą ilością. Ma bardzo przyjemny, delikatny zapach. Ja bym powiedziała, że trochę pachnie jak lilie. Czuję, że tuż do rzęs się rozpuszcza pod palcami. A pomadka ląduje na czole. Okej, teraz spróbuję to spłukać wodą z jednej strony rękami, a z drugiej strony konjakiem. Mam nadzieję, że ta pomadka zejdzie. Dobra, konjak był z tej strony, teraz zobaczymy rękami. Już takie fancy kadry robię. Super. Myślę, że każdy doceni. Okej. Zmyło większość, zmyło ten wodoodporny produkt do brwi, na ustach został, to jest odbarwienie, to jest stain, to nie jest już pomadka, bo mogę przetrzeć i tu nic nie ma na palcu, to po prostu ja mam usta odbarwione od tych ciemnych pomadek. Jeśli chodzi o tutaj tuż do rzęs, to jak widzicie jeszcze trochę zostało. Panda jest. Tak, jest panda, ale ja myślę, że jakbym teraz to przetarła wacikiem, po prostu to by zeszło, nie? Albo konjakiem, czekaj, zaraz aż sprawdzę z ciekawości. No nie, nie do końca. Trochę by trzeba to jeszcze domyć. W każdym razie jako pierwsze mycie, takie na zmycie makijażu jest spoko. Ja i tak teraz umyję twarz normalnie moim żelem do mycia twarzy, więc tej reszty się pozbędę. To całkiem sobie poradził, muszę powiedzieć. Różnica w tych dwóch stronach jest taka, że tutaj jest mniej tej powłoczki, bo mleczko zawsze zostaje taką powłoczką na skórze. Po tej stronie, gdzie był konjak, jest zdecydowanie mniej, po tej czuję jeszcze, że jest taki poślizg. Ja sprawdzam to głównie z tego powodu, że wiem, że dużo osób, które mają bardzo suchą skórę, lubi mleczka, więc postanowiłam zobaczyć, czy on po prostu nie będzie mnie uczulał i tak dalej. Zaskakujące w ogóle nie szczypie w oczy, a przeważnie mleczka szczypią mnie w oczy, także jestem z tego faktu bardzo zadowolona i nie ma jakiegoś ohydnego smaku. Czasami się mleczkiem zmywa pomadkę i jest takie plastik, także tutaj tego nie ma, no spoko, nie wiem, czy tamtego, nie pamiętam, czy tamten oceniałam, czy nie oceniałam, w każdym razie ten jest okej. Nie jest to moja najulubieńsza forma ever, bo wolę zdecydowanie balsamy myjące, ale krzywdy nie ma, jeszcze zobaczymy, jak położyłam go trochę dłużej. Jak wiecie, ja nie jestem jakąś specjalną fanką mleczek do demakijażu, wolę zdecydowanie balsam myjący do zmywania twarzy. I poza tym ja często uważam, że mleczka są niepoprawnie używane, czyli ktoś nakłada na wacik, przetrze trochę buzię i nakłada na to krem i już myśli, że twarz jest oczyszczona, ale
stwierdziłam, że no jednak dużo osób wybiera. Jak czytałam Wasze komentarze, to mnóstwo, naprawdę mnóstwo osób używa tych mleczek. Więc pomyślałam, że sprawdzę. Tutaj jak widzicie już sporo mam jego zużytego, dlatego że ja po to mleczko sięgałam właśnie w zamian za balsam myjący i sprawdzałam, jak sobie radzi ze zmywaniem. Z tuszem do rzęs to bywało tak różnie, czasem domywał, czasem nie domywał. Reszta twarzy była spoko. Tak nałożono właśnie, że masowałam sobie buzię, pozwalałam temu mleczku rozpuścić cały makijaż i wtedy zmywałam to wodą i wtedy myłam twarz normalnie żelem do mycia albo jakimś naturalnym mydłem, żeby się pozbyć tej warstwy, która mi tam zostawała. Pod tym kątem jestem całkiem zadowolona, jest spoko. Wolę mój balsam myjący, ale to jest spoko. Dla takich osób, które szukają właśnie takiej wersji zmywania twarzy bez kontaktu z wodą, albo jak gdzieś wyjeżdżacie i zmiana wody Wam szkodzi, to jest też dobra opcja. Z tego mleczka o tyle jestem zadowolona, że nie mam pozapychanych porów w ogóle. Ja dbam bardzo o to, żeby szczególną wagę przywiązywać do oczyszczania. Zresztą Wam też w opór opowiadam o tym, że po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby porządnie oczyszczać. Jeśli szukacie właśnie mleczka, które będzie w taki sposób użytkowane, że nakładacie na twarz, zmywacie makijaż i potem myjecie dopiero buzię, jak najbardziej ja to mogę polecić. Do takiego zmywania właśnie, że najpierw myjemy mleczkiem, potem micelem, przecieramy tonikiem, żeby nie mieć kontaktu z wodą, też jest spoko. No i tyle. Nie mogę tu żadnego zachwytu na jego temat powiedzieć niestety, bo po prostu ja za tego typu produktami nie przepadam. Czego zużyję do końca? Na pewno. Poza tym to jest ogromne opakowanie, więc też jak szukacie jakiegoś takiego ekonomicznego rozwiązania, to myślę, że mogę to polecić. Dzień dobry. Następny dzień, następny produkt. Dzisiaj mamy tonik. Ja ten tonik będę sprawdzać i wieczorem, i rano. Rano, teraz jest rano, więc przemyję tylko twarz tonikiem i później nałożę swoje następne kroki w pielęgnacji. Będzie od razu widać, czy mnie podrażnia, czy nie podrażnia, bo jeśli chodzi o toniki, to ja mam bardzo szybką reakcję. Ale jeszcze raz go zobaczycie wieczorem dzisiaj, bo mam, znaczy wy to wszystko widzicie w jeden dzień, dlatego że moja skóra czasami inaczej reaguje na tonik, jak na przykład była umyta wcześniej jakimś produktem myjącym, tam powiedzmy tym balsamem myjącym i detergentem, więc wieczorem inaczej trochę reaguje niż normalnie. Znowu mam dwa płatki, taki mam zwykły i ten mój konjac. Ma bardzo delikatny zapach, dosyć przyjemny, właściwie bardzo przyjemny. Nie szczypią oczy, nie mam jakiegoś takiego tam, wiecie, jak czasami z tonikami z alkoholem mam, także mam trochę podrażnienie. Nie ma żadnego zaczerwienienia. Bardzo przyjemne uczucie na skórze w ogóle. Tutaj oczywiście 10 razy mniej się używa niż tu. Spoko. Nie mam, no nie powiem Wam teraz nic o działaniu na dłuższą metę, no bo dopiero go otworzyłam, ale jeśli chodzi o takie uczucie na skórze, nie mam żadnego ściągnięcia, nie odparowuję tak bardzo szybko, jak czasami przetrze się twarz tonikiem i jest w ogóle od razu, muszę nałożyć krem, tylko jest chwila taka tutaj całkiem przyjemna. Ja bym to przelała do butelki z atomizerem i spryskała tę twarz jako taką mgiełką nawilżającą, a może w ogóle to zrobimy wieczorem. O, dobra, to zrobimy wieczorem, to do zobaczenia za sekundę. Jest wieczór, ja przed chwilą umyłam twarz i umyłam ją takim dosyć mocnym mydłem, także chciałabym szybko już użyć toniku. Ten tonik przelewam do butelki z atomizerem, bo tak jak mówiłam Wam rano, wolałabym w ten sposób go wykorzystywać i spryskiwać sobie nie twarz jak mgiełką. I też to mi pozwoli sprawdzić, czy nie podraży mi oczu. Mam nadzieję, że nie opryskam za bardzo kamery, także może w razie czego się lekko odsunąć mój operatorze po drugiej stronie. Mogę? No jedź. Chlapiesz? No wiem, że chlapię, ale... Okej, jak wcieknie do oka, to szczypię. Ale poza tym jest spoko. Bardzo przyjemne, bardzo kojące uczucie. Myślę, że z tym tonikiem to się polubię i to na dłuższy czas. To jest moje drugie użycie go i mam normalnie poczucie, że skóra jest załagodzona, także pod tym kątem no, po prostu mi odpowiada. Położyłam go jeszcze trochę, to pewnie za chwilę usłyszycie, co tam o nim sądzę. Ten tonik bardzo polubiłam. Jest, od kiedy go przelałam do butelki z atomizerem, spryskuję nim twarz i rano, i wieczorem. Już tutaj zbliżam się do połowy opakowania. Jestem z niego bardzo zadowolona. Nie szczypie mnie w oczy. Bardzo przyjemnie koi skórę. Nie mam takiego poczucia, że jak spryskam buzię tonikiem, to po prostu za 3 sekundy już muszę nałożyć krem, bo zaraz nie wytrzymam, bo skóra mi popęka, bo jest taka naciągnięta. Bardzo przyjemne uczucie nawilżenia. Myślę, że nawet jeżeli macie skórę tłustą, to będziecie zadowoleni z takiego toniku. On jest mega łagodny. Ja, tak jak mówię, wolę go w butelce z atomizerem, bo ja nie lubię przecierać twarzy płatkiem. Tak na razie to nie mam do niego żadnych innych uwag. Uważam, że to jest bardzo dobry tonik. Dobry wieczór. Dzisiaj nie mamy pomocnika, a moja szefka z niewiadomych przyczyn decyduje się
robić to. Także sorry. W każdym razie dzisiaj odpalam po raz pierwszy ten krem pod oczy. To jest krem, który ma być i na dzień, i na noc. Także dzisiaj go użyję pierwszy raz wieczorem i wtedy jutro rano zobaczę, jak moja skóra będzie wyglądała i jeżeli będzie w porządku, to znaczy nie będzie żadnego podrażnienia, to odpalę go jeszcze raz rano. O! I on jest... A nie spodziewałam się tego. On jest w takim Erlesie, takiej butelce z pompką. Spodziewałam się, tak szczerze mówiąc, że będzie w tubce, także miłe zaskoczenie. Ja lubię Erlesy. Bardzo lekki. Bardzo taki wręcz żelowy, bym powiedziała. Nie wiem, czy to zobaczycie. I troszeczkę ma zapachu. Ma delikatny zapach, taki jak cała ta seria. Podobnie pachnie, może nie jak tonik, bardziej pachnie jak to mleczko do makijażu. Zdecydowanie jedna pompka to jest za dużo, albo ja mam po prostu jakieś bardzo małe oczy. Ja nakładam zawsze krem tutaj na łuk brwiowy, na tą zewnętrzną część i tutaj na podoczodu. Nie podjeżdżam aż tuż blisko linii rzęs, żeby przypadkiem sobie nie podrażnić oczu. Ta jedna pompka to jest zdecydowanie za dużo, także bardzo, bardzo, wiecie, mała ilość się rozprowadza na dużej powierzchni, tak powiem. Jest trochę lepki. No i cóż, i na ten moment to są moje wszystkie spostrzeżenia. Do zobaczenia rano. Dzień dobry, zgodnie z obietnicą się melduję dzisiaj rano. Tym razem zapobiegawczo wzięłam tylko taką ilość, czyli to jest chyba z 1/3 pompki, myślę, tego kremu. Jeśli chodzi o to, jak on mi się sprawdził za pierwszym razem na noc, no skoro go nakładam, to wiadomo, że nie było podrażnienia. Oczy mnie nie szczypały, także spoko. W ogóle jak teraz tak patrzę, to bardzo pozytywnie oceniam produkt oporeku. Nie ma uczulenia. No, jeśli chodzi o działanie, no to po pierwszym razie jeszcze wam nic nie mogę powiedzieć. W każdym razie tak, troszkę był za słaby dla mnie. Zobaczymy, jak to na dłuższą metę pójdzie, ale na noc wolałabym jednak coś cięższego. To też fakt, że ja jestem przyzwyczajona do tego, żeby używać bardzo ciężkich, bardzo bogatych kosmetyków na noc pod oczy, no ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Bardzo szybko się wchłania, bardzo lekka konsystencja, tak jak wczoraj mówiłam. Zaraz będę się malować i mam nadzieję, że on będzie, jakby nie pogryzie się z moim korektorem. O, takie mam wobec niego wymagania na dzisiejszy dzień. I na ten moment mogę już powiedzieć po takim dłuższym używaniu, że na noc to jest dla mnie zdecydowanie za mało. Ja jednak muszę używać takiego gęstego, bogatego balsamu, bo po prostu mi nie wystarczają takie lekkie kremy. Makijaż się na nim trzyma znakomicie. I jeśli chodzi o takie preparaty pod oczy na dzień, to jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Pięknie mi się na nim rozprowadzały i korektory z Maybelline, i korektory z Make Up For Ever i minerały, bo sprawdzałam też mój podkład mineralny, czy mogę nałożyć pod oczy i czy nie będzie żadnego tam zbierania, jakiegoś tam, wiecie, się ciasto nie zrobi. Pięknie się rozprowadza. Dzisiaj też mam pod moim makijażem ten produkt i właściwie jak zaczęłam go używać, to już od tamtej pory cały czas stoi u mnie w szafce łazienkowej, używam go codziennie rano i tak jak mówię, jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o to rozjaśnianie jakichś cieni pod oczami, nie jestem w stanie powiedzieć po takim krótkim czasie, czy on to robi, czy nie. Szczerze mówiąc, większość kremów moim zdaniem tego nie robi. Jeśli chodzi o to, jak ta skóra wygląda, to rzeczywiście ona jest bardzo mięciutka, wydaje się taka lekko napięta, ale nie naciągnięta jak od wody twardej, tylko po prostu jest napięta. Przyjemnie nawilżona, on się bardzo szybko wchłania, jest mega wydajny, także tutaj, nie wiem, z 1/3 pompki moim zdaniem to jest taka ilość, co wystarcza na jedno i na drugie oko, także myślę, że on zostanie ze mną na długi czas. Dobra, dzisiaj przed ten dzień na odpalenie pierwszego kremu, na ten drugi trzeba będzie trochę poczekać, myślę, że gdzieś tak za 2 tygodnie dopiero po niego sięgnę. To jest krem na noc, on jest w tubce, która wygląda jak krem do rąk i to ma być intensywnie nawilżający krem na noc właśnie i zaraz zobacz, bardzo lekki, już konsystencja, spodziewałam się takiego gęstego właśnie produktu, a konsystencja bardzo leciutka. Ja mam trochę skórę podrażnioną po wyjeździe ostatnim, więc zobaczymy, jak tam się sprawdza ten aloesowy produkt. Ma zapach, nie jakiś taki bardzo mocny, ale ten zapach czuć. Zresztą w składzie jest też informacja o tym, że tam jest dodatek zapachowy. Jeszcze nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam o tym, ale kiedy używam po raz pierwszy, czy tam pierwsze kilka razy nowego kremu, to nie stosuję pod spód żadnej esencji, tylko przecieram twarz tonikiem po myciu, żeby zobaczyć, jak ten krem się tam na skórze zachowuje, bo podejrzewam, że nie aż tak dużo osób korzysta właśnie z jakichś esencji, gęstych toników i tak dalej, więc sprawdzam możliwie tak najszerzej. No, jest dosyć tłusta warstwa na twarzy, ale taka przyjemna, nie taka jak jakbym nałożyła masło szala na przykład. Dosyć przyjemnie się rozprowadza, tutaj przeniosłam sobie na szyję większość tego produktu, którą miałam na palcach. Nie mam żadnego pieczenia na ten moment. No i tyle.
To dopiero jak poużywam, to gdzieś może, nie wiem, no za kilka tygodni Wam powiem, co tam o tym sądzę. To ma być intensywnie nawilżający krem na noc. Ja bym powiedziała, że w moim przypadku, gdzie teraz jest bardzo sucho, jest zima i tak dalej, on by mi się sprawdzał świetnie na dzień, jako bardzo gęsty krem, jak są mrozy. Natomiast na noc je potrzebuję do niego dodać kropelkę czy dwie kropelki olejku, bo po prostu mi to bardziej odpowiada. Jeżeli macie skórę bardziej w kierunku, mieszana w kierunku tłustej, to myślę, że ze spokojem możecie sięgać po taki krem. Tak samo, jeżeli macie cerę trądzikową, to myślę, że żeby mocno nawilżyć skórę, ale jej nie przeciążyć, to taki krem będzie odpowiedni. Tak jak mówię, to jest pierwsze wrażenie moje, ja jeszcze go muszę poużywać przez dłuższy czas. Nie mam żadnego kłopotu z zapychaniem, ani po tym na dzień, który zaraz Wam pokażę. Także w tą stronę bardzo jestem zadowolona. Plus on ma bardzo ciekawą konsystencję, bo z jednej strony to jest taki krem, który jest dosyć gęsty, ale on się na twarzy bardzo fajnie rozprowadza. Ja, szczerze mówiąc, byłam troszeczkę zdziwiona, że on tak się szybko wchłania, bo przeważnie jak się nakłada takie gęste kremy, to zostaje skóra biała jeszcze przez chwilę i dopiero potem to się wchłania. Natomiast ten się wchłania bardzo, bardzo szybko. Jedna rzecz, która mi w nim przeszkadza, to jest to, że zapach utrzymuje się dosyć długo. Ja nałożę sobie ten krem, bo coś tam jeszcze, nie wiem, umyję zęby, pójdę spać i jak się kładę do łóżka, to jeszcze czuję ten zapach na sobie. Ale to jest moja preferencja. Wiem, że dużo osób lubi zapachy. To nie jest żaden jakiś tam kosmetyk taki silnie pachnący, to nie jest też taki sztuczny zapach, jakiś perfum, tylko to jest po prostu lekki, świeży zapach, o tak bym go nazwała. Dzień dobry, nie wiem już kiedy widzieliśmy się ostatnio, dzisiaj odpalam po dłuższej przerwie ten krem do twarzy na dzień. Mam buzię umytą i tylko spryskaną tonikiem, żadnego serum ani żadnej esencji nie używam, chcę zobaczyć jak on się sprawdzi w ciągu dnia. Ma takie samo opakowanie jak tamten na noc, to jest no taka tuba krem do rąk po prostu. Jest trochę, już widzę, lżejszy od tamtego, tak, jest dużo lżejszy od tamtego, jeśli chodzi o konsystencję. Ma identyczny zapach, w ogóle cała ta seria ma identyczny zapach. Szybko się wchłania, tutaj już widzę. No i na ten moment Wam tyle mogę powiedzieć, że się szybko wchłania. Idę zrobić makijaż i zobaczymy, jak się będą na nim trzymały minerały. To jest krem, który bym poleciła osobom, które mają tłustą cerę jak najbardziej, które mają mieszaną cerę jak najbardziej, które mają trądzik i pojawiają się suche skórki naokoło tego jak najbardziej. Ja mam mega wrażliwą skórę, która jest mieszana, teraz dosyć odwodniona z racji warunków atmosferycznych i niestety z racji tego, że byliśmy na jeden dzień się wybraliśmy na Termy Maltańskie i po tej wodzie u mnie jest taka masakra na twarzy, na ciele, że i na skórze głowy, że po prostu dramat. Ale z tego kremu, tak jak mówię, na ten moment po tych dwóch tygodniach jestem niesamowicie zadowolona. On się wchłania bardzo szybko, minerały się rozprowadzają na nim pięknie. Jeśli nie chcę robić makijażu, tylko chcę po prostu posmarować buzię tym kremem, nie mam żadnej świecącej warstwy nigdzie. On się wchłania i zostawia właśnie takie satynowe wykończenie, tak bym powiedziała, widzieliście to na nagraniu. Tak pomyślałam dla tych osób, które nie noszą makijażu, że Wam pokażę, jak ten krem wygląda sam na twarzy. Teraz mam tylko jego i krem pod oczy. I ogólnie motyw jest taki, że po tak 4 minutach gdzieś, on ma się w ogóle nie świeci na mojej skórze. Co prawda ja jestem teraz trochę odwodniona, więc podejrzewam, że potrzebuję większego nawilżenia niż normalnie, ale wygląda w miarę matowo, nie? Nie ma takiego czegoś, że jest super, super błyszcząca cera, także pomyślałam, że to będzie jakaś dla Was taka dosyć istotna uwaga. W każdym razie ten krem, tak jak mówię, pod minerały i pod zwykły makijaż sprawdzą mi się bardzo dobrze. On chyba największe wrażenie na mnie zrobił. Poza kremem pod oczy, który też pięknie się pod makijażem zachowywał, to ten produkt bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Na początku tak go używałam i tak mówię, no nie szczypie mnie twarz, nie mam żadnej wysypki, ale im dłużej go używam, tym bardziej go lubię, także myślę, że on też zostanie ze mną przez chwilę. Śmieszą mi trochę te opakowania, bo tak jak mówię, wyglądają jak krem do rąk, ale zawartość jest naprawdę godna uwagi. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był w jakiś sposób dla Was ciekawy, że może ta inna forma Wam się trochę spodobała. Dajcie mi znać koniecznie, co Wy wprowadziliście ostatnio nowego do swojej pielęgnacji, co Was zaciekawiło. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!